Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj kolejne piwo z serii Podróże Kormorana. W zasadzie to jest pierwsze piwo, które się ukazało w tej serii. To jest Weizenbock. No i generalnie, jak wieść gminna głosi, ja nie lubię koźlaków. Pszeniczne niestety nie są wyjątkiem, też ich nie lubię, ale pomyślałem sobie, że po pierwsze, warto by było spróbować Podróży Kormorana, wszystkich pozycji, a po drugie, będzie to jakiś przyczynek do opisania stylu. No, chciałbym opisać Wam wszystkie style na przykładach, więc niech będzie na przykładzie Weizenbocka z Kormorana. Styl Weizenbock. Co to jest Weizenbock? Jak sama nazwa mówi, Weizenbock po niemiecku to znaczy pszeniczny kozioł. Weizen pszenica, bock kozioł. Pewnie gdyby Amerykanie wymyślili ten styl, to by się nazywał Imperial Weizen albo Imperial Wheat. Imperial Bavarian Wheat. Dlaczego? Dlatego, że to jest mocny Weizen. Ekstrakt od 16 w górę, bo tutaj się łapią też Weizenbocki i Weizendoppelbocki. Oni już nie wyróżniają, Niemcy, Weizendoppelbocków czy Doppelweizenbocków, tylko po prostu to jest wszystko w rodzinie Weizenbocków. To jest połączenie tych dwóch stylów, czyli Weizena i Bocka. Mówi się, że pierwszym Weizenbockiem był Aventinus z browaru Schneider. On się pojawił gdzieś na początku XX wieku, chyba 1907. I to była podobno odpowiedź na inwazję Doppelbocków. Po prostu stawały się popularne Doppelbocki. W ogóle ten czas taki, początek XX wieku, to był jakiś czas taki inwazji tych mocniejszych piw, Doppelbocki. Nie wiem, czy to po prostu dopiero dopracowali się tej technologii, że mogli takie mocne piwa jakby produkować seryjnie, czy o co chodziło, czy szczepów drożdży się do ten, ale podobna akcja była w Belgii, tam też zaczęły być popularne. Tam co prawda była inna, przepraszam, inny powód, bo tam z kolei walczyli z piciem mocnych alkoholi w kafe. Ale odbiegam. W każdym razie, Weizenbock to była odpowiedź na producentów piw pszenicznych na Doppelbocki, czyli na podwójne koźlaki. Jak powinien smakować Weizenbock? No, jak skrzyżowanie Weizena i Bocka. Czyli dobry Weizenbock będzie miał zarówno nuty weizenowe, czyli banan i goździk, jak i nuty koźlakowe, czyli melanoidyny, taką pełnię, taką treściwość. Odczucie w ustach powinno być od średniego do pełnego, czyli to powinno być takie piwo sycące, którym się można najeść. Mi się w ogóle Weizenbock, trzeba powiedzieć, kojarzy z piwem takim świątecznym trochę, no bo tak, mamy banana, mamy goździka, czyli prawie jak w jakimś X-masie. Jest słodko, czy powinno być słodko, powinno być tak gęsto, powinno być tak troszkę karmelowo, takie, wiecie, jabłko w karmelu gdzieś tam na Weihnachtsmarku, Weihnachtsmarkcie, Weihnachtsmarkt, czyli na Weihnachtsmarkcie w rynku. Grzane wino, pierniczki, prawda, dzwoneczki, takie klimaty. Więc jak najbardziej pasuje to do grudniowego czasu. Co prawda na całe szczęście nie ma śniegu, nie trzeba gibać z łopatą, ale no, powiedzmy, nie ma też tego klimatu. Ale wydaje mi się, że to jest dobre piwo, ono jest rozgrzewające. Jest alkohol w nim, choć powinien być dobrze ukryty. Goryczka powinna być na pewno wyższa niż w Weizenie. Ona po pierwsze musi kontrować słodycz, która jest w tym piwie, bo ona jest mocniejszy ekstrakt, dużo tych melanoidy. A po drugie, no, buduje ją też troszkę alkohol, więc ona jest trochę alkoholowa. Przechodząc już do samego Kormorana Weizenbocka. Co my tutaj mamy? Piwo górnej fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane. Skład: woda, słody jęczmienne, słody pszeniczne, orkisz, miód, chmiel, drożdże. Ekstrakt 16,5. Czyli powiedzmy, to jest taki Weizenbock. Nie
Doppelweizenbock, nie Weizendoppelbock, tylko Weizenbock. Ciekawy jest tutaj ten miód. Zakładam, że był dodany do fermentacji, więc wtedy on mógł troszkę poprawić fermentowalność, czyli piwo się bardziej odfermentowało, nie było takie zapychające. No i co? No i orkisz jest tutaj ciekawy. Nie wiem w zasadzie po co go dawali, chyba po to, żeby go napisać, bo orkisz jest taki cool, taki, prawda, na topie. Tak mi się wydaje. No żartuję trochę, ale nie wiem jaki cel tutaj miało dodanie tego orkiszu. Spróbujmy zatem. Szklanka typowo wajcenowa. Oj, coś taki luźny ten kapsel był. Ładny kapsel firmowy z kormoranem, co prawda dla każdego tego taki sam, no ale już by była ekstrawagancja, gdyby dla Weizenbocka. W ogóle na etykiecie, etykieta powiem szczerze, że jest taka sobie. Rozumiem, że tam z tyłu jest jakaś wieża kościoła, ale to mi wygląda bardziej na jakieś kurde Niagara Falls niż na Bawarię. No to lecimy z koksem. Aha, o barwie nic nie mówiłem. No więc barwa jest od bursztynowej do ciemnobrązowej. Tutaj widzimy właśnie bardziej tą barwę brązową. Ponieważ widzę, że piwo nalewa się mętne, więc nie miącham tam końcówką butelki, nie wymywam wszystkiego, co się da. Dlaczego? Dlatego, że wtedy piwo będzie zanadto drożdżowe. Będzie zanadto mulące. Nie chcemy tego. Takie zmętnienie, jakie jest, już Wam pokazuję, jak to wygląda, jest absolutnie wystarczające. Tutaj u Was to piwo jest czarne, ono nie jest czarne, ono jest takie ciemno, ciemnobrązowe. Może jeszcze wpadające w brunatny. Mógłbym się posłużyć moją lampką, prawda, przenośną. O, no to jest akurat nieprawdziwa też barwa. Czekajcie, zmniejszymy trochę. Jeszcze nie to. Tak w każdym razie się prezentuje, ale to barwę no musielibyście tu być. Nie da się tego tak dobrze światłem oddać. Może jakbym miał jakieś jeszcze lampę z tyłu, może wtedy. Co z butelki? Może kurde polubię Weizenbocki. Ciasto świąteczne. Goździk. Piernik, takie przyprawy piernikowe, a jednocześnie taki piernik, wiecie, są dwa rodzaje piernika. Piernik taki, pierniczki, a nawet trzy chyba. Pierniczki takie mi się kojarzą ze szwedzkimi, takie twarde, nie? Takie, że możecie postukać w stół, to będzie ten. Co prawda podobno je trzeba upiec miesiąc przed świętami, żeby one zmiękły. Dla mnie to jest bez sens, bo ja właśnie lubię, jak one są takie chrupiące. Po drugie są pierniczki takie jak toruńskie pierniki, czyli te takie mięsiste, ale ten. I jest jeszcze trzeci piernik, takie ciasto piernik, po prostu takie wyrośnięte, takie soczyste, mięsiste. I to mi się, ten aromat mi się kojarzy właśnie z piernikiem, właśnie tym ciastem. Bardzo dobry aromat, goździkowy, świeży, taki, zachęcający. Spróbujmy zatem. Jest słodko, jest goździk. Banan też jest. To jest taki banan umaczany, może nawet nie w czekoladzie, albo trochę w czekoladzie, ale takiej mlecznej czekoladzie, albo w takim karmelu trochę umaczany, nie? Na patyku taki banan, kojarzycie. No muszę powiedzieć, że to jest dokładnie to, co sobie wyobrażam, myśląc o Weizenbocku. I wydaje mi się, że piłem dużo gorszych Weizenbocków niemieckich, chociaż w ogóle ich wypiłem, nie wiem, czy 5 w sumie, które były bardziej alkoholowe, które były bardziej nieprzyjemne, mniej pijalne, mniej takie zachęcające, mniej treściwe. Zawsze zapominam, kurczę, nazwiska piwowara, żeby go pochwalić, z Kormorana. Przepraszam.
Ale naprawdę świetna robota. Świetna robota. Ta seria Podróże Kormorana naprawdę robi robotę. To są naprawdę bardzo dobre piwa. I aż się prosi, żeby tutaj był podpis piwowara. Z przodu czy z tyłu. Bo naprawdę to jest kawał dobrej roboty. Jak ja nie przepadam za tymi piwami z tej podstawowej oferty Kormorana, tak seria Podróży Kormorana jest naprawdę... Kurde, no mógłbym polubić to piwo. Jako takiego X-masa troszkę. Jako takie piwo świąteczne jest okej. Jak najbardziej. Na święta, jak będziecie chcieli świąteczne piwo, to może właśnie Weizenbock z Kormorana jest dobrym wyborem. Jest troszkę czekolady, takiej mlecznej, dużo mlecznej, tak? Takie były kiedyś czekolady. O, taka Milka jest bardzo mleczna, albo Wedel wypuścił, ponieważ Milka jest... Aha, inaczej, Goplana wypuściła alpejską, to Wedel wypuścił tatrzańską. I to też jest taka na fest mleczna, fest słodka, to też jest takie. Plus właśnie goździk, takie nuty właśnie przyprawowe trochę. Nawet bym powiedział, że może cynamon czuję, ale skąd cynamon? Bardzo dobre piwo. Lekko jest taka kwaskowość, taka wajcenowa, która nadaje troszkę tak łamie tą słodycz. Że ona nie jest aż taka zaklejająca, zalepiająca. Nie jest to takie męczące. No, powiedzmy, że niektóre boki nie są takie złe. Ale i tak to nie jest mój styl. On jest troszkę dla mnie taki mdły. Chociaż naprawdę to piwo jest niezłe. Tylko nie wiem, czy je z przyjemnością wypiję do końca, bo no jednak to jest dużo tej słodyczy. Chociaż, nie wiem czy wiecie, taka ciekawostka, że te szklanki są najbardziej zwodnicze do Weizena. Dlaczego? Z tych szklanek się najszybciej pije. Dlatego, że człowiek myśli, że jeszcze nie wypił połowy. A jak wypije tutaj, dotąd, czyli myśli, że wypił połowę, to już wypił 2/3. Dlatego, że tu jest szerzej, tu jest węziej. I człowiek myśli, że wypił połowę, pije kulturalnie, nie śpiesząc się. Potem robi 2 łyki i już jest pusta szklanka. Także można się zdziwić. Wasze zdrowie. Pomyślcie o Weizenbocku jako piwie świątecznym. Gratulacje dla Kormorana i jego piwowara. Ja sobie przypomnę, następnym razem, jak wyjdzie następne piwo z serii Podróże Kormorana, to już będę pamiętał nazwisko. Wasze zdrowie.